W ten sposób ani Gruszewski, ani Kolenda. Wow! Trójka Filipa Dylewicza. Pytałem się dzisiaj Mitrowicza, czy jest. Pierwsza, jeśli chodzi o straty, najwięcej traci. Tutaj, jeśli chodzi o Lech, jest zdecydowanie lepiej. Dopiero 14 zespół, jeśli chodzi o straty. I Filip Dylewicz trafia za 3 punkty. Dylewicz chce grać z Kamińskim. Ma przewagę wzrostu. Dylewicz. Faulowany i zdobywa punkty. Świetna akcja Filipa Dylewicza. Punktów na koncie Karolaka. Dylewicz. Dylewicz. Otworzona droga pod kosz. Dobrze zastawił tam Chrycaniuk. Ale ostatnia akcja w tej chwili. Na to, aby oddać rzut w kierunku kosza. Czy będzie faulowany Matthews? Nie. Powalony tutaj Bell, ale... I to jest niesamowite. Takiej sytuacji nie pamiętam. Punkty Filipa Dylewicza po kolejnym przechwycie są już pewni swego, drodzy Państwo, a więc jesteśmy świadkami naprawdę wielkiej, wielkiej niespodzianki. Anwil Włocławek, który w ostatnich tygodniach dominował tutaj na własnym parkiecie przed własną publicznością, ale nie tylko.